Dobry wieczór, ja nazywam się Anrika Koperska-Kolbusz, jestem dziennikarką telewizji ATV, a u mojego boku jest Dawid Woliński, projektant. Znajdujemy się dzisiaj w Złotych Tarasach w Multikinie na premierze serialu Legia do końca. No właśnie, Dawidzie, czy jesteś fanem piłki nożnej, a na przykład tej drużyny Legia, i czy kibicujesz, czy chodzisz na mecze Żylety? Tak się składa, że jakby grono moich przyjaciół jest bardzo związane z Legią. Przyjaźnię się również z Darkiem Joduskim i myślę, że jakby on gdzieś zaszczepił w naszej tej całej grupie mecze, czy niedzielne, czy od jakieś takie duże mistrzostwa, puchary. No i ja to nie jest tak, że jestem fanem piłki, ale ja lubię współzawodniczyć i lubię, kiedy ludzie się łączą w jednym celu i jest jakaś taka energia. To jest zawsze najfajniejsze w piłce, dla mnie oczywiście. Jeśli chodzi o ten serial, czy widziałeś już przedpremierowo może jakieś pierwsze odcinki? Czy dzisiaj tak jak my obejrzysz z nami premierowo po raz pierwszy? Tak jak wy, państwo również zobaczę to pierwszy raz. Nie chciałem sobie psuć niespodzianki, mam ochotę zobaczyć to na świeżo. Nie mam pojęcia, co tam się będzie działo, nie wiem, co nas dzisiaj czeka. No chciałem mieć po prostu miły wieczór. Rozumiem, a jeśli chodzi o sport, no właśnie, bo jest dużo fanatyków, miłośników, pasjonatów sportu. Za co ty właśnie lubisz ten sport najbardziej? Powiedziałeś, że za to współzawodnictwo, ale za co jeszcze na przykład? Z mojego punktu widzenia za spalanie cudownych kalorii. No właśnie, to też ważne. No bo ty na co dzień również ćwiczysz na siłowni, prawda? Jak to wyglądają treningi u ciebie? Tak, ćwiczę, ale no, tego nie nazwałbym sportem. No, nie ma tam też współzawodnictwa na etapie, na którym ja się znajduję tego sportu. Myślę, że siłownia jest dla mnie rozrywką i pewnego rodzaju aktywnością taką fizyczną, na którą sobie mogę czasowo pozwolić. Rozumiem. Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dziękuję.